No, miałam sobie kawę. Miałam sobie kawę. Ale Martusia już dzisiaj wypiła dwie kawy, więc uznałem, że trzecia nie jest jej w ogóle potrzebna. Ona ma jej tąpnę w twoją też. Ej, a właśnie moja kawa biedna się zalała. Miał pobrudzony kubek. Kochanie, tu jeszcze masz łyczka co najmniej. Proszę. Kurde, wszystko jest popierdzielone. Całe szafki, wszystko. Kto to będziemy? Daj, wychodzimy. Pakuj się, jedziemy do babci. Tak to wygląda teraz. Zobaczymy się wieczorem, gdy już zrobi się ciemno i zobaczymy, jak to wygląda. Ja na razie wyłączam sobie te lampki i widzimy się wieczorem. Zróbmy wieczór. O. Alitos, zabieramy się za robienie obiadu, bo by się przydało coś zjeść. Prawie sobie wykorzystam rzeczy, które gdzieś tam jeszcze miałam, bo ja jestem mistrzem obiadów czyszczenia lodówki. Mój mąż jest mistrzem innych obiadów, a ja po prostu czyszczę zawsze lodówkę. Także sobie zrobimy jakiś makaron z pieczarkami, bo to mam, z sosem pomidorowym i kurczakiem. Także zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Na pewno będzie dobre, bo tak jak mówiłam, wiem, co robię. Znaczy nie wiem, co robię, ale się dowiem w międzyczasie, nie? Pierwszy raz robię sos słodko-kwaśny, bo tak w sumie wyszło, a miałam akurat ananasy, ale ostry mi wyszedł fest. Także zobaczymy, czy będzie zaaprobowany przez chłopaków. Mam nadzieję, że smaczne będzie dla nich, bo według mnie jest całkiem niezłe. Ale chyba już mamy... O, pokażę wam ten garnek. To jest w ogóle garnek z szynkowaru, ale słuchajcie, co on ma. On ma sitko w środku, przez co fajnie można wyjąć sobie makaron i od razu go odcedzić. Nie trzeba, wiecie, on się już gotuje w tym sitku i można go przerzucić. Drugie wykorzystanie tego sitka. Szparagi też w tym się gotuje. Gotowe. Dobra, mogę wyciągać. Chciałam się zrobić. Takie cudo, moja żona wyczarowała, tam w tle idzie telewizor bardzo głośno, ale mam nadzieję, że będzie niedobrze słychać. Uuu, widzę ananasy. No, ale super, bo wiecie, że wykorzystywanie do obiadu ananasu z puszki to jest świetny pomysł. Robimy gorącą czekoladę, którą ostatnio kupiłam. Zobaczymy, jak smakuje. Także mleko już mam, działamy. Take the halls with boughs of holly. La 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 la. It is the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. La 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 la. See the blazing Yule before us. La 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 la. Strike the harp and join the chorus. Yeah yeah. Follow me in merry measure while I tell of Yuletide treasure. Cześć, cześć, dzień dobry, dnia kolejnego. Było pyszne, ta czekolada była przepyszna, więc jeżeli macie na nią ochotę, to jest dostępna w Rossmanie. Pokażę wam, jak będę następnym razem. Naprawdę pycha sprawa, jeżeli ktoś lubi takie ciepłe kakałko, ja muszę kupić takie maleńkie te pianki, bo uwielbiam do kakao pianki.
Ale przychodzę do Was z takim tematem, ponieważ dostałam sporo wiadomości i na Instagramie, i tutaj w komentarzach też się pojawiają czasami odnośnie tematu na vlogu poruszenia ciąży, jeszcze powrotu do tego czasu, ciąży, ginekologów i samego cesarskiego cięcia. I tutaj pytanie do Was, czy chcielibyście taki temat, czy zrobić po prostu taką pogadankę na Instagramie? Będę bardzo wdzięczna za jakąś odpowiedź tutaj, czy wolibyście takiego jednego vloga gadanego, że powiemy sobie o tym wszystkim, już nie będę tego rozdzielała na dwa tematy, tylko powiem to po prostu od razu wszystko razem. Czy jednak wolelibyście na Instagramie? To tyle w takich ogłoszeń. Na drugim kanale, bo nie wiem czy wiecie, widzę, że nie wszyscy wiedzą, że mam dwa kanały. Pierwszy to jest ten tutaj Enjoyment Family, vlogowy, a drugi jest taki bardziej szalony i nazywa się po prostu Enjoyment. I tam też Was bardzo serdecznie zapraszam. Były ostatnio oczekiwania kontra rzeczywistość. Na Instagramie Wam już pokazywałam ten jakże cudowny hit, ponieważ zostawiłam sobie leginsy. I zobaczcie, co się stało z tymi leginsami. Taran! No po prostu i to nie jest kwestia, że mam grubą dupę. Absolutnie nie. To na szwie poszło i to takim przy talii. A talię mam generalnie węższą niż dupę. No nie jakoś specjalnie bardzo, ale zawsze trochę węższa. Jezu. Nie no, za duże były. Mówię Wam, że były spore. Nie moja wina, bo mam luz na kolankach, na dupce, na wszędzie mam luz. No i poszły na szwie. Jakaś dziewczyna mi z Was pisała, że były szyte gorącą igłą, że to ma jakiś tam wpływ na szycie. No zobaczymy, czy reklamacja przejdzie, bo pójdę, wezmę sobie paragon i jak będę w centrum, to podskoczę i zobaczymy, co się z tego wydarzy. Ale właśnie czemu Was zapraszałam na drugi kanał? Otóż, już Wam pokażę, dotarła mi paczka z Zary, a w niej... Oprócz tego, że ja umówiłam spodnie i jakieś tam inne rzeczy, to tutaj powinny być buty. Których nie ma, gdzie są moje buty? Nie wysłali mi butów. Zamówiłam te buty, co na tych tyletkach miałam oryginał, nie wysłali mi, a zapłaciłam za nie. Zaraz sobie to sprawdzę. Gdzie mam telefon? Już, chwilę. Słuchajcie, mam telefon i zaraz sobie to tu sprawdzę. Kurwa, no nie ma tych butów. Nie ma już ich? No nic, mam zdjęcia porobione. Więc i tak się nie... No myślałam, że będziemy mieć oryginały, a to taka... Jak ja to zrobiłam? No teraz to się zdziwaczyłam. Wyobraźcie sobie, że jestem po prostu cioł nad Wisłą po prostu. Ultra cioł. Wchodzę jeszcze raz na ten cudowny płaszczyk. Czekajcie, jak na niego wejść. No szkurna. Płaszcz złączonych materiałów tkanin. Jezus Maria. Muszę to wpisać. Żeby się tyle musieć. Płaszcz złączonych tkanin. Dobra. Mam. Tu. O, jest? Weszło? Weszło. Wejdź. Dobra, mamy płaszcz złączonych tkanin i tu miały być buty. No są. Dobrze, to teraz zamawiam. No nic, ale to i tak Wam pokażę, bo to będzie nieco mniej creepy. Dobra, ale się zdziwiłam teraz. Powiem Wam, że no dałabym se normalnie czy paznokcie uciąć, że zamówiłam. Słuchajcie, zamówiłam sobie, a widzę, że to już ktoś po prostu zamawiał wcześniej. Ale ładna ta koszula. Zamówiłam sobie koszulę w rozmiarze M. Słuchajcie, najlepszy to jest ten hit, bo teraz był ten czarny czwartek, nie? Wszędzie promocje. Ja zamówiłam przed promocjami, no bo ja lubię płacić 100%. I słuchajcie, zamówiłam sobie gacie, bo nie mam żadnych spodni i no, będę mierzyła, zobaczymy. Najlepsze jest to, że tutaj zamówiłam tak. Mam slim fit. I tutaj są jakieś hitowe spodnie, słuchajcie, były non-stop wyprzedane, bez przerwy, ja się na nie tak czaiłam, że szok. I w końcu uzupełnili rozmiarówkę i wzięłam sobie 42, bo już normalnie ostatnio mnie aż trzęsie, bo nie wchodzę w nic. I zamówiłam sobie jeszcze 38 chyba. To są inne już. A nie, to te. Te są, tylko widzicie, o tak, 38, tylko ktoś urwał tą metkę. A, bo ostatnio mi ktoś zarzucił, że te ubrania ze zwrotów, które wiecie, kupujemy i zwracamy, są od razu wyrzucane do kosza. Ja nie wiem, skąd ktoś miał taką informację, chociaż się domyślam. Kiedyś był taki program na, nie wiem, na jakimś, na Netflixie czy na Discovery, no nieważne. W każdym razie chodziło o to, że tam szef zamieniał się w pracownika i on tam z tymi pracownikami był i chodził i tam przechodził przez wszystkie
swoje stanowiska, które sam stworzył i tak dalej i sprawdzał, tam dogadywał się z tymi pracownikami, oni go nie poznawali, potem go poznali, potem o, wow, to jesteś moim szefem, je. No wiecie, o to chodzi. I raz było taka sytuacja, że produkowali buty do golfa chyba, czy tam do kręgli, no nieważne, jakieś tam buty. No i przychodziły do nich zwroty z reklamacji, że na przykład gdzieś tam jest delikatnie skóra, wiecie, jakoś tam niedoszyta, czy coś tam. No i oni te buty cieli, te po reklamacjach, które ktoś zapłacił za te buty, tam chyba 1500, czy tam, nie wiem, 15 monet. Wiecie, jak zapłacicie za takie buty, no to chcieli tam mieć idealne te buty. Ale to były takie wady, no małe, no nieznaczące. No i tam właśnie chodziło o to, żeby te buty nie niszczyć, bo oni je tam niszczyli i wyrzucali bez sensu. I ta pracownica chciała, żeby te buty przekazać tam osobom, które by potrzebowały, bo to są buty, których normalnie można było chodzić, no nie? O to chodzi. I mi się wydaje, że ktoś po prostu źle zinterpretował całą tą sytuację i podciągnął sobie to pod zwroty z H&M-u. No nie sądzę, że każda firma, która, wiecie, dostaje zwrot albo, nie wiem, w sklepie, jak oddajecie jakąś rzecz, bo jest na przykład, nie wiem, ktoś wam kupił, okazało się, że nie leży, jest za ciasna, za wielka i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że oni to wyrzucają. No pracowałam w sklepie i absolutnie nie było takich rzeczy, więc tutaj od razu bojkotuję całą tą jakąś dziwną sytuację. Nie, te rzeczy są normalnie potem odsyłane. Zresztą widać, ktoś to kupił wcześniej przede mną i odesłał, bo to jest Zary, nowe rzeczy nigdy nie przychodzą takie niezmechacone, tylko takie wymięte. I tutaj jest kolejna rzecz, ponieważ jest odciepana ta metka tylnia, ta. Tutaj jest ta metka doszyta, a tutaj ktoś ją po prostu podczas przymierzania wyrwał. Także też dostaję rzeczy, które są po zwrotach. I w ogóle mi to nie przeszkadza. W ogóle. Nie no, żartuję, w ogóle mi nie przeszkadza. Ale zobaczcie, jaką cudowną bluzę młodemu zamówiłam. I to jest dla mnie hit. Cool cozy, ale ładna. I ona w środku ma takiego misia. Prześlicznie wygląda, rewelacyjna i kosztowała 69,90, więc teraz przypuszczam, że będzie jakaś promocja na to. Tutaj zostawiam wam kod, więc jeżeli byście chcieli, a spodnie sobie przymierzę. Nie wiem, czy chcielibyście taki odcinek z mierzeniem tych gaci. Tutaj dużo ich nie ma, no bo wiecie, generalnie pozamawiałam na przykład te same spodnie w dwóch rozmiarach, bo skoro i tak już je będę mierzyła, na dupę wkładała, ale są takie mięciutkie, takie fajne, te mom jeans będę miała, mom jeans, patrzcie, mom jeansu. I zamówiłam sobie jeszcze czapkę z H&M-u. I tak. Pierwsza rzecz to zamówiłam takie topy pod bluzki. Bo na przykład, tak jak widzicie, teraz mam taką bluzkę i no to mi stanik widać, więc pod taką bluzkę sobie na stanik zakładam taki top, albo bez stanika taki top, no bo coś mi... I fajnie wtedy, jakieś tam sukienki z głębokim dekoltem, wszystko jest fajnie zakamuflowane. To jest jeden. Dwa... Nie mam pojęcia, co to jest. Trzy. Czapa. Strasznie chciałam pomarańczową czapę, taką, wiecie, do czarnej kurtki. Tylko nie mam czarnej kurtki, więc muszę jeszcze kupić kurtkę, ale czapkę już mam. Zajebista, prześliczna. Tutaj wam będę dodawała te... Chociaż ja nigdy nie umiem czytać tych kodów, no ale dodaję, nie? Bo tutaj nie ma nic innego, tylko ten kod. Zamówiłam młodemu sweterek. Sobie mam podobny i chciałam zamówić też taki sweter dla siebie, wiecie, żebyśmy... Szukam. O, może mi pomożecie, może mi pomożecie. Zobaczcie, jaki przepiękny. Taki sweterek dla Mikołaja i poszukuję jeszcze takich swetrów dla mnie i dla Krzyśka. Jeżeli wiecie, gdzie mogę takie swetry dostać, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, bo tak chciałam taką sesję świąteczną nam zrobić. No i by mi się przydało, żebyśmy mieli chociaż podobne te swetry. Chociaż może mama kupi czerwony, tacie kupię brązowy albo na odwrót. Chociaż wiecie, jak ja w beżu wyglądam. Jeszcze mam tutaj jedną czapkę i szal. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ja nie mam szalika. W ogóle zima przyszła, nie? A ja nie mam kurtki. Mam płaszcz. Jeden, no nie? I teraz zamówiłam sobie taki kożuszek z drugiej ręki, używany, ale to wam kiedy indziej pokażę. I tutaj kupiłam taki szalik. O. I fajny. No i dopiero co go wyciągnęłam, już są włosy dalej, nie? Nie mam pojęcia, dalej jest wszędzie. Dalej składał te ubrania wcześniej. Pokażę wam ten kożuszek, ale to na następnym vlogu. Ten już kończymy. I co? Widzimy się już jutro prawdopodobnie. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało wrzucić. No i powoli będziemy zaczynać też, moi drodzy, vlogmasy. Tak będą vlogmasy. Zresztą my dodajemy praktycznie codziennie te vlogi, więc
To już można taki vlogmas sobie zrobić, tylko nie świąteczny, więc tak, świąteczne rzeczy też będą. Chciałam bardzo zrobić chłopakom kalendarze adwentowe, ale po prostu nie mam na to czasu. Muszę dzisiaj przysiąść, może was wezmę. Krzysiowi nie pokażę, bo Krzyś montuje te vlogi, pomaga mi montować i tak dalej, więc wiecie, jemu nie powiemy, nie pokażę, ale może młodemu uda się coś kupić. Mam fajne światło, więc jak będzie mi siedział i spał, o, albo siedział sobie grzecznie i się bawił, to wtedy byśmy coś pozamawiali, bo chciałam z Sinseya jeszcze zamówić takiego wielkiego dziadka do orzechów. Strasznie za mną chodzą dziadki do orzechów, nie mogę, ale może Wałchanie jeszcze kupię, zobaczymy. Tyle, ja się z wami żegnam, za dużo tematów naraz, wszystko będzie po kolei, także obserwujcie na bieżąco, miejcie odpalony dzwoneczek, no i się widzimy. I dajcie mi znać, czy wy chcecie, żebym tutaj przymierzyła te gacie i zrobię taki luźny vlog, czy jednak na enjoyment głównym.